O, jak najbardziej myślę, że to jest dobry czas, ponieważ przy treningach cardio nie liczy się to, jak szybki jesteś, tylko jak długo to robisz. To znaczy, biegasz wolno, a długo i wtedy masz jak najlepsze efekty. Patrzę teraz na twoje buty i wyglądają na idealne do biegania. Jaki to model? To są Nike Freerun. Obecnie na sobie mam dwójki, takie szafirowo różowe, bardzo mi się podobają, są bardzo charakterystyczne i wydaje mi się, że odbijają w jakiś tam sposób moją duszę. Myślę, że podstawową rzeczą jest zaopatrzenie się w bardzo dobre buty, w zależności od tego, gdzie chcesz biegać, na jakiej powierzchni chcesz biegać oraz jak długo. Tak jak ja już wspomniałam, biegam długo, a powoli i daje mi to bardzo duży efekt, a moim celem jest właśnie spalenie tkanki tłuszczowej. Przede wszystkim skupiam się na stopach, ponieważ kiedyś miałam dość przykry wypadek. Przy najzwyklejszym schodzeniu ze schodów złamałam, w sumie to było pęknięcie, czyli inaczej również złamanie kompletne stopy, śródstopia, piątej kości śródstopia. I byłam na 2,5 miesiąca, że tak powiem, uziemiona w domu przez zwykłe schodzenie ze schodów, jak już wspomniałam. Także ja bardziej kieruję się tym, aby wzmacniać stopy. Oprócz butów potrzebna jest biegaczowi na pewno dobra odzież, taka, która najlepiej wchłania wilgoć. Ja również zaopatrzyłam się w pulsometr, który mierzy mi moje tętno w danej chwili. Właśnie mówisz o tym, że zdecydowałaś się na bieganie, bo chciałaś schudnąć. A jak dużo schudłaś? Na chwilę obecną nie patrzyłam od dawna już na wagę, ponieważ uważam, że od liczb można zwariować. Sugeruję się tym, co widzę w lustrze i staram się oczywiście nie przesadzić. Jeżeli jest się na diecie na długą metę, można rzeczywiście zwariować. Dlatego, jeśli pytasz, ile schudłam, ja ci odpowiem tak. Myślę, że około 30 kg. Jak zmienił się odbiór ludzi ciebie? Widzę większe zainteresowanie moją osobą. Widzę, jak się na mnie patrzą i nie da się tego nie zauważyć, ponieważ wcześniej byłam przystosowana do spojrzeń, no nie powiem, czasem już takich nawet nieprzyjemnych bardzo często, a od niektórych osób również pogardliwych i tylko ze względu na to, że byłam troszkę większa niż oni. A co ty sama czujesz, jak widzisz swoje stare zdjęcia? Powiem tak, nie wstydzę się ich, absolutnie nie wolno się wstydzić tego, co było. Myślę, że to jest, bo to dalej trwa, to jest przygoda, którą zapamiętam na długo, w sumie na całe życie. Kiedy postanowiłam się odchudzać, myślę, że zmieniło się wszystko dosłownie. Mogłabyś mi powiedzieć, co było takim punktem, tym momentem, kiedy zdecydowałaś się na zmiany? Nie zastanawiałam się nad tym do czasu, aż pewnego razu kolega mi powiedział tak. To, czego dokonałaś, jest niesamowite. To wszystko, ta motywacja, ten jeden punkt, nie wiem, czy to było jedno zdarzenie, czy było ich kilka. Tak czy siak wiem, że to przemówiło do ciebie tak mocno, że ja, kiedy jestem w trudnych chwilach, pominam sobie ciebie i od razu stajesz się moją motywacją. Wspomniałaś, że to jeszcze nie jest koniec, więc co masz dalej w planach? Jaki jest, masz jakiś określony cel? Wspomniałam, że to nie jest koniec, ponieważ uważam, że zawsze trzeba pracować nad sobą. Nie tylko fizycznie rzecz jasna, ale również duchowo. Nasze zachowania różne, nasze nawyki, to wszystko jednak trzeba zmieniać. Nigdy nie dojdziemy do takiej doskonałości. Także ja cały czas pracuję nad sobą. I tutaj miałam na myśli raczej głównie o dalszy spadek, żeby się bawić i rozmawiać, tak? Więc ogólnie nie jem powoda na spalanie tkanki tłuszczowej i nasze dobre samopoczucie. Ale tak jak już wspomniałam, w umiarkowanych ilościach, podkreślam, w umiarkowanych ilościach. Osobom, które zaczęły przygodę z odchudzania albo chcą zacząć, powiem tak. Nie przejmujcie się porażkami, bo to one budują nasz sukces. A teraz muszę cię przeprosić, bo muszę iść pod prysznic, bo za niedługo wychodzę do lekarza.